Dzień dobry, wiesz, dla nas tutaj akurat to chyba najłatwiejszy mecz w moim życiu, jaki był, bo jechałem nawet na stadion, gdzie jeszcze mecze ligowe tam wygrałem, także gorzej być nie mogło. I taki dzisiaj tylko na ekstra, w mecie, czy gdzieś tam przeczytałem, że to 13 mecz mój tutaj. Mówię to, a 13 jest nieszczęśliwą, także widziałem, że będzie dobrze. Na pewno bardzo dobrze przygotowaliśmy się do tego meczu, pochwała zawodnikom, że widać było, że od pierwszej minuty staraliśmy się narzucić swój styl grania, że utrzymywaliśmy się też przy piłce, że nie była to obrona częstochowy, że wyeliminowaliśmy wszystkie atuty Lecha i bramka, która padła, na pewno trochę to skomplikowało, bo bardzo szybko i pamiętam ten mecz Lech ze Śląskiem, ale widać było po zawodnikach dzisiaj wiarę i to było najważniejsze, że pokazaliśmy bardzo dobrą piłkę, stworzyliśmy sytuację. Na pewno zrobimy wszystko, żeby te następne mecze były takie same i tak już wszyscy rozdzielali karty, bo może te karty jeszcze są pod stołem, zawsze jedna zostanie, może być dla nas. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, daję Państwu głos. Zapraszam do zadawania pytań. Mikrofon znajduje się na sali. Proszę z niej wykorzystać, przedstawić się, podać na prelegację. Dzień dobry, panie trenerze. Radosław Nord, prezes Wyborcza. Czy z pańskiego punktu widzenia, jako trenera przyjeżdżającego tutaj na ten stadion, czy z Lechem dzisiaj gra się łatwo taktycznie, czy można go łatwo rozpracować taktycznie i zneutralizować? Wie pan co, to są piękne słowa, po meczu można dobrze mówić. Już mnie nie interesujemy z Lechem, interesujemy się środowy z Legią, to już jest za nami i to jest najważniejsze. Tutaj graliśmy kilka dobrych meczów, bo ostatnio też graliśmy bardzo dobrze. Przegraliśmy, pucharowy mecz graliśmy też bardzo dobrze, a też przegraliśmy. Także wierzyłem w to, że po prostu mój zespół, który tak wszyscy skazywali, ale jakby tak popatrzeć, to naprawdę to są chłopcy, którzy jeszcze walczą, są na dorobku, niektórzy jeszcze rok temu grali w drugiej lidze, a nie będę nikomu ułatwiał, w jaki sposób wezwa. Chciałem pana zapytać, bo wygrał pan z Lechem, przy Bułgarskiej z Legią, też ma pan dobre mecze już zagrane do tej pory na koncie, więc pytanie brzmi, czy pańskim zdaniem w tej chwili Jagiellonia no nie ma za sobą bardzo poważne na to, żeby powalczyć o to mistrzostwo? No ja powiem, jak awansowaliśmy do tej grupy, że zrobimy wszystko. No, dzisiaj na pewno był to mecz taki z kategorii, że byśmy przegrali, to byśmy odpadli z tej rywalizacji, bo wiadomo, no, przy remisie jeszcze byłaby szansa, a przy zwycięstwie jesteśmy w grze. Wszystkie zespoły między sobą grają i my zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej grać. Na pewno gdzieś tam mamy swoje problemy, jest wielu zawodników poobijanych, nie będziemy mieli takiego komfortu jak Legia, ale to nas na dzisiaj nie interesuje. Chcemy jak najszybciej wrócić do domu, zregenerować się i przygotować się taktycznie teraz do meczu z Legią. Dzikie okazje w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 talii, 100 Hz za 1399. Smartfon LG Elfino za 499. Zmywarka Bosch, funkcja VarioSpeed, opóźnienie startu. Klasa A+, AA za 1599 zł. Euro, lider rynku RTV i AGD w Polsce.